Poznaj Arnolda. Będzie teraz nadawał na żywo na swoim kanale na YouTube. Rany, kliknij po prostu ten przycisk zaczynania transmisji. Działa! Pozdrów wszystkich ode mnie! Hej, gdzie ty idziesz? A, okej. Chwila. Błagam, powiedz, że wyłączyłeś transmisję. To koniec. Chwila. Ludziom się podoba. Patrz na to, Arnold. Znaleźliśmy idealny content, który chcą oglądać miliony ludzi. Masz więcej subskrypcji niż Eminem, PewDiePie, a nawet T-Series. To niesamowite. Twój głos słychać ze wszystkich ekranów dookoła świata. A to oznacza, że jesteśmy bogaci! Woohoo! Wszystkie najfajniejsze marki zalewają cię ofertami reklamowymi. Celebryci ustawiają się w kolejki, żeby z tobą współpracować. Ale kogo obchodzą celebryci? Lolita we własnej osobie zaczęła obserwować cię na Insta. Oczywiście, że to się dzieje, bo jakieś kilka godzin temu wydałeś własny album na iTunes, który już przewyższył rekordy Eda Sheerana i Billie Eilish. Arnold, przed tobą prawdopodobnie najważniejszy moment w życiu. Powierzono ci wykonanie noworocznej piosenki na Boże Narodzenie. Chyba zerwałeś struny głosowe. Patrz, to aktorzy z kanału T-Series. Podoba mi się ten indyjski motyw. Jimmy, 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 acia, acia, acia. Co to ma być? Arnold jest gwiazdą. Nie widzieliście jego kanału? Jak to możliwe? To wszystko wina T-Series. Arnold, nie rozumiem. Nie przyzwyczaiłeś się jeszcze, że życie jest nie fair. I na świecie jest bardzo mało ludzi. A raczej nie ma nikogo. Kto cię potrzebuje? Chociaż strata 100 milionów subskrypcji w jeden dzień to okrucieństwo nawet jak dla mnie.